Jakiś czas temu na streamie Gabriela była rozmowa o różnych broniach chemicznych i tak dalej. I weszła sprawa insygnii progowych królowej Jadwigi, czyli tak naprawdę jej insygnii władzy, które do niej ponoć należały. One są dzisiaj przybywają w Krakowie, aczkolwiek w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Prawa, czyli właścicielem jest parafia archikatedralna, co ciekawe, a nie państwo polskie, czyli zabawki królowej są teraz w posiadaniu kościoła, a nie państwa polskiego, co może mieć jakieś tam znaczenie. Tutaj chciałam tylko pokazać stronę, gdzie można sobie obejrzeć, później ją podlinkuję. Można nawet kliknąć 3D+ i sobie obejrzeć. Taki jakby... O, jak to wygląda. A berło? No i tą tak zwaną kulę. Ona w trójwymiarze mało widać, więc może to zamkniemy. Natomiast fajne są same zdjęcia, które można sobie tutaj obejrzeć. I dlaczego w ogóle o niej rozmawiamy? Dlatego, że jest ona podobna, przynajmniej tutaj, w tej części, do takich rzeczy, które znamy z Indii. Jest to oficjalnie uznane jako broń. Nazywana też diamentem, to znaczy najprawdopodobniej to nie jest pełna. Nie jest pełny obraz, tylko tu coś było w środku, a teraz nie ma. Dlaczego diament? Może tu powinien być diament i wtedy by to działało, a może po prostu już się dawno popsuło. One miały rzekomo rzucać jakieś pioruny. Tutaj właśnie trzymał władca takie rzeczy w rączkach. Nie było to... Ile tego było? To znaczy po pierwsze były to... Było badzie, dodże, różne się to nazywało. Był taki dzwonek, też miał tutaj takie coś. No i były też takie. Więc to były pojedyncze. Podobno walczyli ze sobą. Tu jest w ogóle kierunek buddyzmu. O, tutaj mamy jeszcze wygląd takiego dzwonka. No taka ciekawostka. I teraz, skoro sobie już obejrzeliśmy z grubsza, jak to wyglądało, teraz wróćmy do i obejrzyjmy sobie tylko ten fragment. Może ja sobie zgrałam zdjęcia, no bo będzie lepiej nam zoomować. O. Ten fragment wygląda jakby tutaj coś było więcej, tylko się łamało. W ogóle cała... to jest wygięte, połamane i posklejane. Może gdzieś będzie widać lepiej. O, tutaj widać. Tutaj widać taki coś jakby... kwiatki, ale możliwe, że to było mocowanie tego, to jest po prostu coś urwane. Co się stało z tym, że to się aż tak wygięło? Aha, i było pozłacane. To jest chyba metalowe, ale było pozłacane. Tutaj nie wiem, widać. O, tutaj mamy bliska kule. Tutaj widać, że takie druciki wystają. I tu jest drewno? Może to jest drewno? Czyli tu jest drewno, tam jest w środku takie coś. Tu są druciki. Do czego to mogło być? Jakiś izolator? No nie wiem. O, tu jest zbliżenie tego. Właściwie tu jest pęknięta. Tutaj jest taki coś. Tu jest taki... pupek. Coś tu było? Może coś było osadzone tutaj? To w ogóle wygląda tak, jakby to było niekompletne. O, tutaj znowu jest coś. Jakby pęknięcie. Tu jest pęknięcie. Widzicie? Także ona została mocno poharatana. No tutaj widać znowu ten łuk. Nie do końca wiem, w jakich okolicznościach została znaleziona. Czy na pewno należała do królowej Jadwigi, czy tylko tak się mówi. No ale jest to ciekawostka. Królowa jest sama w sobie ciekawą postacią. Ale jeśli się patrzy na inne tego typu rzeczy,
O, tak jakby tu było, jakby się to urwało tutaj, tutaj. To tutaj w wersji też jest takie pionowe coś, z takim czymś. Czyli to jest podobne, że to tylko przypadek, ale to jest podobne. Jeżeli chcecie sobie więcej o tym poczytać, to oczywiście zapraszam do googlania, bo na Wikipedii są tylko takie bardzo proste opisy. Oczywiście na angielskiej Wikipedii jest o wiele więcej, więc raczej radzę czytać zagraniczne źródła na ten temat, bo w polskich są tylko takie lapidarne opisy. No, jest to ciekawostka. To znowu mi się przypominają czarodziejskie różdżki magiczne, prawda? Może różdżki swej. Może właśnie, może to jest po prostu różdżka. Ostatnia różdżka w Polsce, aczkolwiek raczej nie działająca. Była połamana totalnie, więc. Ale może można zrobić nową różdżkę. Kto wie, i ona będzie strzelać piłnami. Właśnie, bo różdżki strzelały jakoś tak, pamiętam, jakimiś iskrami, pamiętacie w bajkach? Takie różne rzeczy się z nich wydobywały. No, bo do przemyślenia. To tak. Taki krótki film o ciekawym przedmiocie, który teraz jest podobno w renowacji, czyli już nie zobaczycie go na prawdopodobnie w takiej formie. Możliwe, że w ogóle jest wykonana jego kopia, a to, tego już nigdy nie zobaczycie. No cóż, trudno. Także do usłyszenia i zapraszam na kolejne filmy. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, w których się będą pojawiać różne ciekawostki związane ze Słowianami, z miastami gwiazdami i z innymi rzeczami, o których nie ma zbyt wielu wieści w internecie.